serdecznie na spotkaniu prasowym w związku z zbliżającym się festiwalem, sudeckim festiwalem historycznym Kroniki Odkrywców w Chełmsku Śląskim. Ja nazywam się Krzysztof Wojtec, jestem z agencji Sudetypro. Ze mną jest pan Andrzej Wojdyła, burmistrz gminy Lubawka oraz pan Szczepan Zając ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Chełmska. I takimi trzema instytucjami organizujemy zbliżający się festiwal. Drugą edycję, teraz za chwilkę będę miał przyjemność państwu zaprezentować tegorocznych prelegentów, znamienite grono. W zeszłym roku myślę, że mieliśmy gości wyjątkowo ciekawych, imponujących, a wręcz o imponujących dokonaniach naukowych i w zakresie badań. W tym roku będzie równie podobnie i też dodajemy pewne wątki kamiennogórskie, czy ziemi kamiennogórskiej i powiatu kamiennogórskiego, także gminy Lubawka. Ponieważ będziemy mieli... Zacznij, o czym jest festiwal? Będziemy mieli także taki problem. Więc tak, festiwal historyczny, sudecki festiwal historyczny Kroniki Odkrywców, to jest wydarzenie, które jest przygotowywane przez pasjonatów historii, turystyki, regionu sudeckiego, tajemnic. Jest przygotowywany z myślą o promocji naszej małej, lokalnej ojczyzny. Chełmsko-Śląskie jest wyjątkową obecnie wioską z przeszłością miejską, która bez wątpienia zasługuje na swój własny festiwal historyczny. Więc tak jak i w zeszłym roku, tak Chełmsko-Śląskie 27 lipca stanie się taką małą stolicą historii i tajemnic sudeckich. To za sprawą przede wszystkim cyklu prelekcji. Będziemy mieli kilku prelegentów, których zaraz państwu przedstawię. Będziemy mieli także rekonstrukcje historyczne. Będą także stanowiska instytucji związanych z turystyką, głównie związaną z historią. Przede wszystkim będą to jednostki muzealne. No i mnóstwo fantastycznych pasjonatów, którzy już wiem, że zjadą do nas praktycznie z wielu stron całego kraju, którzy będą uczestniczyli w tymże wydarzeniu, jako przede wszystkim odbiorcy tego wydarzenia. Więc to tyle, jeśli chodzi o skrót i o charakter tego wydarzenia. Teraz, żeby nie przedłużać, poproszę o zabranie głosu pana Andrzeja Wojdyłę, który jest burmistrzem gminy Lubawka, która jest organizatorem, współorganizatorem tego wydarzenia. No, dziękuję państwu, panu. Proszę państwa, tutaj bez Sudety Proby się to nie odbyło. Ja tutaj dziękuję panu za to i wszystkim tym osobom, które tutaj się znajdą. Oczywiście zapraszam 27 na ten festiwal sudecki. Jest to druga edycja festiwalu, która się odbędzie w Chełmsku Śląskim. No, ciekawe to jest to, że przenosimy się tutaj do średniowiecza wczesnego, tak naprawdę. Nie aktorzy, którzy tutaj będą brali udział w tym wydarzeniu, pokażą nam czasy, no, straszne, powiem tak, z punktu widzenia tego okresu, ale też ciekawe, dlatego że poznamy, jak wtedy żyli ludzie, jaka była nie tylko kultura, ale ten sposób bycia tutaj na naszym terenie. No, ważne chyba też jest to, że to będzie powiązana rzeczywistość z tamtego okresu z opracowaniami naukowymi. To da duży obraz tego, co się działo w tamtym okresie. No, zapraszamy wszystkich, dzieci, starszych, młodzież. Będzie to fajne, że to się odbywa w ogóle w Chełmsku Śląskim. No, tutaj Chełmsko ma swoją historię taką związaną z liniarstwem. W związku z tym to miasto też jakby w swoim takim głównym wymiarze tutaj rynku i okolic nie jest za bardzo zmienione od tego okresu. Także fajne jest miejsce w ogóle tutaj w tym rejonie, żeby to się odbyło właśnie u nas w gminie Lubawka. Dziękuję. Jeszcze dodam od siebie, że tak jak pan burmistrz zauważył, będą wątki średniowieczne ze względu na rekonstruktorów, którzy nas odwiedzą, a jakieś 200 metrów od nas znajduje się wspaniale zachowana fosa z czasów średniowiecza, o której warto mówić i którą warto pokazywać. I ona zostanie także pokazana w trakcie festiwalu, w jaki sposób, o tym zaraz powiem państwu. Proszę teraz o zabranie głosu Szczepana Zająca. W imieniu stowarzyszenia chciałbym, bardzo sobie cenię współpracę z Sudety Pro. Dzięki temu mamy ogromną promocję naszej małej miejscowości, gdzie uważam, że właśnie taka promocja w całej Polsce dzięki temu festiwalowi się odbywa.
No i dzięki Krzyśkowi bardzo dziękuję za tutaj za tą współpracę, bo jest to fajna już impreza, która już tam gdzieś w całej Polsce odbija się echem i zaczyna coraz więcej gości do nas przyjeżdżać. Także bardzo Krzysiu dziękuję za współpracę jako ze stowarzyszeniem. Dziękuję. To nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Jeszcze ja mogę coś? Tak? Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że w trakcie trwania tego festiwalu 27 nasze jako muzeum tutaj będzie czynne przez cały dzień, będzie możliwość odwiedzenia tego jako muzeum. To jest Muzeum Historii Chełmska i Historii Szkoły w Chełmsku Śląskim. Także serdecznie zapraszamy wszystkich gości przyjezdnych. Będzie można się skonsultować tu poprzez Krzysia z nami i będzie przez cały dzień dostępne to jako muzeum. Także zapraszamy wszystkich gości w trakcie trwania tego festiwalu tutaj do nas. Więc teraz pozwolę sobie zabrać głos w sprawie programu i atrakcji tego rocznej edycji festiwalu. Przede wszystkim mam zaszczyt ogłosić, że pan marszałek Dolnego Śląska objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem. Bardzo dziękujemy panie marszałku za wsparcie, także przede wszystkim promocyjne, o tym trzeba powiedzieć. No i czas na prelegentów, którzy będą z nami. Bardzo się cieszę, że przyjął zaproszenie na nasz festiwal Rafał Fronia. Znana postać, himalaista, związany z promowaniem regionu sudeckiego, właściciel wydawnictwa Plan, z ogromnym doświadczeniem w zakresie podróży i o tych podróżach będzie opowiadać, ale w kontekście karkonoszy, Sudetów Środkowych i jego doświadczeń na bazie zdobytych w naszych górach, a potem to doświadczenie przekładał na inne wysokie szczyty całego świata. Kolejnym prelegentem tegorocznego festiwalu będzie Andrzej Daczkowski, czyli redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Andrzej Daczkowski przedstawi temat związany z takimi najciekawszymi, najbardziej sensacyjnymi, a czasem nie do końca wiarygodnymi akcjami związanymi z poszukiwaniem tak zwanych skarbów. Andrzej Daczkowski po prostu przedstawi to, co się dowiedział magazyn Odkrywca w ciągu ostatnich 20 lat swojego funkcjonowania. Kolejnym prelegentem, którego mam przyjemność ogłosić, to Romuald Owczarek. Pan Romuald Owczarek jest autorem pochodzącym z Wałbrzycha, autorem książek związanych m.in. z wydawnictwem Technol. Pan Romuald ostatnio opublikował książkę związaną z obiektem Lize, ale na naszym festiwalu przedstawi prelekcję związaną z Kamienną Górą Lubawką i tymi generalnie stronami, ponieważ obecnie zajmuje się bardzo ciekawym tematem ewakuacji stadniny koni pod koniec II wojny światowej i wiele wskazuje na to, że te żywe skarby trafiły do Kamiennej Góry i do Lubawki i tą drogą były ewakuowane i o tym będzie pan Romuald Owczarek mówić w trakcie swojego spotkania. I w zeszłym roku zabrakło mi, szanowni państwo, prelegentów związanych bezpośrednio z powiatem kamiennogórskim i tym razem mamy dwóch takich prelegentów. Bardzo się cieszę, że Dawid Majciejczuk, doktoryzujący się archeolog, będzie na naszym festiwalu prelegentem. Dawid brał udział w różnych akcjach archeologicznych na terenie ziemi kamiennogórskiej i o tych akcjach opowie. Pojawi się mocno wyeksponowany wątek średniowiecza, bo tym Dawid się zajmował naukowo w trakcie swojej pracy archeologa. Kolejnym tegorocznym prelegentem jest Janusz Skowroński, znana, uznana postać, badacz, zajmujący się w swoich wydawnictwach tajemnicami karkonoszy i też o tych tajemnicach będzie referować. Matejko w karkonoszach, jak było naprawdę, wojenne losy dzieł sztuki, to jest temat, który pan Janusz obecnie bada i swoje najnowsze ustalenia przedstawi w trakcie festiwalu Kroniki Odkrywców. Kolejną postacią, bardzo się cieszę, że pan Krzysztof Wieczorek przyjął zaproszenie, ponieważ jest to postać, która
wykazuje się razem ze swoją małżonką, zresztą panią Agnieszką, potężną determinacją, jeśli chodzi o ratowanie zabytków sudeckich, konkretnie jednego zabytku. 20 lat temu ci państwo wieczorek zaczęli remontować pałac Struga i po wielu latach ten pałac im się odwdzięczył tym, że odkryto skarby, po prostu unikatowe skarby na ścianach tego pałacu. Mówimy o freskach, między innymi renesansowych, wiele metrów, w setki metrów kwadratowych fresków, malowideł, które odkryto w pałacu. I to taka chyba symboliczne podziękowanie dla państwa wieczorek za ratowanie tego zabytku i o tej swojej 20-letniej przygodzie pan Krzysztof ze wspaniałymi anegdotami będzie przedstawiać na naszym festiwalu. I będzie z nami też Piotrek Jochimek, którego państwo doskonale znają, mieszkaniec gminy Lubawka, tylko że spotkanie z Piotrem będzie miało nieco inny charakter niż z prelegentami, o których wcześniej mówiłem. Piotrek po prostu przeprowadzi spacer historyczny po Chełmsku Śląskim i tu pojawi się między innymi właśnie wątek fosy, o której przed chwilą wspominaliśmy, więc spotkanie z Piotrem będzie takie inne niż z innymi prelegentami, to będzie po prostu zwiedzanie Chełmska Śląskiego, aby pokazać wyjątkowość tej miejscowości i wspaniałą spuściznę historyczną, która nas po prostu otacza w tej miejscowości. I to wszyscy, jeśli chodzi o prelegentów, jeśli chodzi o instytucje turystyczne, które już w tej chwili potwierdziły obecność na naszym spotkaniu 27 lipca, to Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. Będzie z nami także Dolnośląska Organizacja Turystyczna ze swoim namiotem. Będzie także kopalnia spod Szklarskiej Poręby, pewna atrakcja turystyczna, o której szczegóły jeszcze państwu ogłoszę może na naszych kanałach własnych. I cały czas zgłaszają się do nas kolejni przedstawiciele różnych instytucji historyczno-turystycznych, które chcą być z nami na festiwalu i tam, że spotkacie namioty tychże instytucji, będzie można porozmawiać o tematyce historycznej, którą się zajmują przede wszystkim w kontekście naszego regionu i naszej małej ojczyzny. Na koniec jeszcze, jeśli chodzi o grupę rekonstrukcyjną, tak jak wspominałem, rozmawiamy z grupami związanymi odtwarzającymi czas średniowiecza. Jeszcze nie jestem w stanie ogłosić, która grupa rekonstrukcyjna do nas konkretnie zawita, dlatego że w tym czasie akurat się dzieją różne inne wydarzenia historyczne w regionie i do końca jeszcze nie mam potwierdzonej obecności pewnej grupy, więc nie chcę jej na razie tutaj przedstawiać, ale to oczywiście ogłosimy i na pewno rekonstruktorzy na festiwalu się pojawią. Z mojej strony to wszystko. Jeśli mają państwo pytania, to zachęcam. Dziękujemy.